Witajcie! Dziś kontynuujemy naszą serię o jarzębinie. W pierwszym odcinku opowiedzieliśmy trochę o jarzębinie, zbiorach i jej zastosowaniach zdrowotnych. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, zachęcamy do obejrzenia, jest przypięty u góry. Tak jak obiecaliśmy, w kolejnych odcinkach zajmiemy się kulinarnym przetwarzaniem jarzębiny. Pamiętajcie, że przetwory z jarzębiny, mimo wszystkich naszych starań, będą miały delikatną nutę goryczy. Warto jednak przygotować takie przetwory i traktować je bardziej jak naturalne lekarstwo niż coś do smarowania kanapek. Dlatego, jeśli nigdy wcześniej nie robiliście przetworów z jarzębiny, polecamy przygotować małe partie w różnych wariantach, aby odkryć, pod jaką postacią jarzębina będzie dla Was najbardziej akceptowalna. A tych wariantów, moi drodzy, jest naprawdę wiele. Dziś proponujemy Wam jeden z nich, czyli konfiturę z jarzębiny. Oprócz samego zbioru owoców i ich mrożenia, jest to naprawdę bardzo prosty i szybki przepis. Myślę, że to jeden z tych, dzięki którym jarzębina stanie się znośna nawet dla osób, które mają trudność z jej charakterystyczną goryczką, ale potrzebują jej zdrowotnych właściwości. Konfitura idealnie pasuje do mięs, dziczyzny i słonych potraw. Osobiście lubię używać jej do świątecznych kruchych ciasteczek, gdzie jej smak świetnie się przełamuje. A dla tych, którzy wciąż nie mogą przekonać się do goryczki, mamy sposób z Rosji. W zimie, gdy nasz organizm potrzebuje leczniczych właściwości jarzębiny i rozgrzania, taką konfiturę można dodawać do herbaty zamiast cukru. Goryczka staje się wtedy mniej wyczuwalna, a herbata zyskuje nowe, ciekawe smaki, które dodatkowo można wzbogacić miodem, cytryną lub sokiem. Aby przygotować konfiturę, zaczynamy od zebrania owoców jarzębiny. Po zebraniu dokładnie oddzielamy owoce od szypułek, wybierając te zdrowe i ładne, a odrzucając brzydkie, które szczególnie w późniejszym okresie zbioru mogą się pojawiać w większej ilości. Gdy mamy już przygotowane owoce, dokładnie je płuczemy, a następnie suszymy. Suche owoce wkładamy do zamrażarki na co najmniej 2 dni, choć najlepiej, jeśli zostaną tam tydzień. Po wyjęciu z zamrażarki, zaczynamy od zagotowania wody. Gdy woda zacznie wrzeć, wrzucamy do niej zamrożone owoce i krótko blanszujemy. Gdy woda ponownie zacznie kipieć, odcedzamy owoce. Następnie wrzucamy je z powrotem do garnka. Dodajemy cukier, u mnie jest to cukier trzcinowy, ale biały też się sprawdzi. Dolewamy wodę i gotujemy na małym ogniu, aż cukier się rozpuści, a jarzębina zmięknie.
Gdy uznamy, że konsystencja i miękkość jarzębiny są odpowiednie, przekładamy wszystko do wyparzonych słoiczków. Moja rada jest taka, żebyście do przetworów z jarzębiny zawsze używali małych opakowań. W razie potrzeby lepiej otworzyć dwa małe słoiki, niż mieć jeden duży, który będzie długo stał otwarty i niepotrzebnie wietrzał, tracąc swoje właściwości. Nasza konfitura jest gotowa. Prawda, że jej przygotowanie jest banalnie proste? Teraz mamy produkt, który w zimowe dni doda nam energii i wprowadzi do organizmu niezbędne witaminy i minerały, zwiększając naszą odporność. Podczas obróbki cieplnej, niestety, część cennych witamin, takich jak witamina C, ulega zniszczeniu. Jest to typowe dla przetwarzania owoców w wysokich temperaturach. Jednak inne składniki, takie jak witaminy z grupy B, potas, błonnik oraz antyoksydanty, w dużej mierze pozostają. Jarzębina zawiera również kwasy organiczne oraz garbniki, które mimo gotowania mają pozytywny wpływ na układ trawienny, działając łagodząco. Dzięki temu konfitura z jarzębiny może wspierać zdrowie układu pokarmowego, pomagać w walce z infekcjami oraz wspomagać odporność organizmu w chłodniejszych porach roku. Jarzębina zawiera także substancje wzmacniające naczynia krwionośne i działające przeciwzapalnie, co dodatkowo czyni ją wartościowym składnikiem diety na zimowe dni. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że ten prosty przepis na konfiturę z jarzębiny zainspiruje Was do własnych kulinarnych eksperymentów. Pamiętajcie, że to dopiero początek. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam jeszcze więcej wyjątkowych przetworów z jarzębiny, które wniosą do Waszej kuchni nie tylko smak, ale także zdrowie. Jeśli macie swoje sprawdzone przepisy, doświadczenia z jarzębiną lub pytania, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Zostawcie też lajka, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, i nie zapomnijcie o subskrypcji, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce!